teraz przed modlitwą, bo chciałbym, żebyśmy w tym czasie też mogli nawzajem sobie usługiwać, chciałbym zwrócić na jeden bardzo ważny element. Tym elementem, żeby Boże Słowo zadziałało w naszym życiu, musi też być wiara. Pamiętam, jak mój siostrzeniec, Michał Wodarczyk, jest to kościół ICF Bydgoszcz, był ordynowanym duchownym i zaprosił mnie, żebym usługiwał. I kiedy modliłem się i tak zastanawiałem się, jaki temat przekazać kościołowi, w którym była ordynacja, Bóg położył mi taki temat: bądź mężem wielkiej wiary. I jeżeli chcesz oglądać zmiany w swoim życiu, to bardzo mocno musisz połączyć słowo z wiarą. Wiecie, bo słowo to nie jest tylko ożywczy duch, ale słowo to też jest litera. A Biblia mówi, że litera potrafi zabić, natomiast tym, który ożywia, jest Duch Święty. Duch ożywia słowo i to słowo wtedy działa. Bo wiecie, to, że znamy słowo, to wcale nie znaczy, że ono działa w naszym życiu. Możesz znać literalnie Biblię, nie mając żadnej relacji z Panem Bogiem. Pamiętam jeden z moich przyjaciół, który studiował na Uniwersytecie Warszawskim wiele lat temu, powiedział, że jednym z profesorów był człowiek, który pasjonował się starą Greką, a jego ulubione pismo to był Nowy Testament w języku oryginalnym. On znał całe fragmenty Nowego Testamentu w języku oryginalnym na pamięć. I był zadeklarowanym ateistą. Prawda? To nie przeszkadza. Nie przeszkadza znać Boże Słowo, nie będąc człowiekiem wierzącym. To jest tylko litera. Litera nie daje życia. Duch, który ożywia literę, on daje życie. I zawsze mocno musi być nasza wiara połączona z Bożym Słowem. Bądź mężem wielkiej wiary. Pytanie, czy w ogóle możemy mieć coś takiego jak wielka wiara? Oczywiście tak, bo jest miara wiary. I Słowo Boże mówi o mierze wiary. Mało tego, kiedy uważnie czytamy Ewangelię, zobaczymy, że w Ewangeliach Pan Jezus wyróżnił dwie osoby w taki szczególny sposób, nazywając te osoby, że one mają wielką wiarę. To, co jest ciekawe, że jest to mężczyzna i kobieta i tym mężczyzną wcale nie jest apostoł Piotr czy któryś z najbliższych uczniów Pana Jezusa. Nawet tym mężczyzną nie jest Izraelita, ale pewien rzymski oficer, legionista. A tą kobietą nie jest matka Pana Jezusa Maria, czy Maria Magdalena, czy któraś z tych kobiet, które posługiwały Panu Jezusowi. To nawet też nie jest Izraelitka, nie jest Żydówka, ale jest to poganka z Kanaanu. I chciałbym, moi kochani, żebyśmy przeczytali najpierw Ewangelię Mateusza od 8 rozdziału. Ósmy rozdział, przepraszam, Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, od 5 do 13 wersetu. A gdy wszedł do Kafarnaum, jest tutaj mowa o Panu Jezusie, przystąpił do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności, do zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa jego. Zawsze, kiedy czytam takie historie, kiedy przeczytałem tę historię, kiedy to Pan Jezus mówi, zaprawdę w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, zadałem pytanie, co on takiego zrobił, że Pan Jezus go tak wyróżnił? Ja również chciałbym, żeby w niebie Pan Jezus, patrząc na moje życie, przywołał aniołów i powiedział, zobaczcie Marka, powiadam wam, tak wielkiej wiary. To jest mój sługa, który ma wielką wiarę. Co zrobić, by mieć wielką wiarę? Przyjrzeć się temu, co ten człowiek zrobił. A więc co takiego ten człowiek zrobił, że Bóg mu powiedział, Pan Jezus powiedział, że tak wielkiej wiary w całym Izraelu nie znalazłem. Oto kilka ważnych wskazówek, które daje nam ten fragment Bożego Słowa, co charakteryzowało wielką wiarę. Po pierwsze, działanie wypływające z miłości i współczucia. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Spójrzcie, setnik, oficer, ważna osoba. On ma w domu służących, którzy wykonują różną pracę. Taki setnik na ogół nie miał bezpośredniego kontaktu ze swoimi sługami. Odpowiedzialną osobą za sługi, która dysponowała, była małżonka. Setnik był zbyt ważny, żeby gdzieś tam ze służbą rozmawiać. Spójrzcie, setnik to był oficer, wojsk rzymskich. To był człowiek, który miał majątek, który miał posiadanie. Być może kiedyś tego sługę kupił jako niewolnika na targu niewolników. Słudzy w zasadzie nie mieli żadnych praw. Ich prawem było prawo ustanowione przez ich pana. I zobaczcie serce tego setnika. To jest serce, które jest sercem współczującym i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Postawa miłości i współczucia. Mało tego, tam widzimy postawę uniżenia. Przecież ten sługa mógł przywołać swoich żołnierzy, on był przecież setnikiem, i powiedzieć tak, posłuchajcie, tu gdzieś pojawił się niejaki Jezus, ponoć on uzdrawia, idźcie po niego i przyprowadźcie do mnie do domu. Jeżeli nie będzie chciał przyjść, to go przynieście. To był człowiek, który miał wpływ. A zobaczcie, co on robi. On sam idzie, szuka pomocy dla swojego sługi. Nigdy nie gardź innymi ludźmi. Wiecie, bo przychodzi taki moment, że Pan Bóg bardzo zacznie ciebie wywyższać. Kiedy stajesz się człowiekiem wolnym, kiedy twoja perspektywa patrzenia na twoje życie się zmienia, kiedy zaczynasz odbudowywać to, co zostało zniszczone, Boże błogosławieństwo zaczyna się na ciebie wylewać. Nagle Bóg podnosi cię do rangi swojego dziecka, zmienia okoliczności twojego życia i wtedy możesz mieć takie poczucie, że zaczynasz być lepsi niż inni ludzie. Nigdy nie próbuj tego robić. Nigdy nie myśl o sobie w kategoriach jestem lepszy. Nigdy. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Kiedy Pan Jezus powiedział setnikowi, przyjdę i uzdrowię go, on odpowiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
Pokora i uniżenie jest przeciwieństwem arogancji i pretensji. Na przykład równie dobrze ten oficer mógł powiedzieć: jaki z ciebie Syn Boży, jaki to Bóg miłosierny, skoro ludzie tak cierpią. Gdzie byłeś, Boże, kiedy on tak zachorował i tak cierpiał? To nie jest tak, że za każdym razem, kiedy człowiek cierpi, to woła Boga i prosi o pomoc. Ludzie bardzo często w czasie cierpienia jeszcze bardziej zamykają się na Boga. Ja byłem przy ludziach, którzy umierali w cierpieniach z niesamowitym żalem, pretensją do Boga. Wręcz nie chcieli o Nim słyszeć. Powiedzieli: dla mnie On nie istnieje, bo gdyby istniał, ja bym tak nie cierpiał. Za co On doprowadził mnie do takiego cierpienia? W bólu nie jest tak, że za każdym razem człowiek woła do Boga i prosi o pomoc, ale potrafi wręcz przeciwną postawę przyjąć. Widzimy tu postawę pokory i uniżenia. I to, o czym teraz chciałbym się zatrzymać. Trzecia rzecz. A odpowiadając setnik rzekł, 8 werset. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale co zrób? Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, bo Twoje słowo ma moc. Ja nieraz się uśmiecham i wydaje mi się, że ten setnik czytał Biblię. Być może on znał ten fragment z przypowieści Salomona. 4 rozdział, 20 werset. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Po co? Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Słowo Boże obdarza życiem tych, którzy je znajdują, i to słowo jest lekarstwem dla całego ciała. Dlatego mówię, on chyba czytał Biblię, bo przecież on mówi: Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Dlaczego? Bo Twoje słowo obdarza życiem i jest lekarstwem. Nie dla duszy tylko, nie dla tego obszaru duchowego, dla całego ciała. Ciała, dla mojego ciała jest lekarstwem. To wtedy, kiedy najbardziej cierpiałem, najczęściej odwoływałem się do tego fragmentu Bożego Słowa. Kiedy nakładałem Biblię na swoje piersi, to wtedy wyznawałem głośno: Panie, bo Słowo Twoje obdarza mnie życiem i jest lekarstwem dla całego mojego ciała. Ono jest lekarstwem dla całego mojego ciała. Niech to lekarstwo teraz przepłynie przez moje serce, przez moje myśli, przez moje emocje, bo Słowo Twoje jest lekarstwem. Ono jest lekarstwem. Bardzo lubię mówić tutaj od razu na temat dłoni Bożego Słowa. Bóg wyciąga do ciebie ręce. Nieraz tak mówimy. Prawda? To jest taka fajnie też tak to brzmi. Pamiętaj, drogi przyjacielu, oto Pan Bóg wyciąga swoją rękę do ciebie. I tak sobie wyobrażamy, tak jakaś ręka wyciągnięta. Co to znaczy? Czy to jest prawda, że Bóg wyciąga do nas rękę? Tak, to jest prawda, ale przecież Bóg nie ma rąk. On jest duchem. My sobie go wyobrażamy jak człowieka. Nie, on nie jest człowiekiem. A więc co to jest za dłoń, którą On do nas wyciąga? To jest dłoń Bożego Słowa. Za chwilę wam pokażę wszystkie 5 palców tej dłoni, którą Pan Bóg wyciąga do ciebie, aby uczynić twoje życie zwycięskim. 1 palec to słuchanie. Dlaczego słuchanie jest takie ważne? Bo wiara przychodzi ze słuchania. Czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wersecie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ja więcej słucham Bożego Słowa niż wiadomości o tym, co dzieje się na świecie. Dlaczego? Bo ja chcę,
aby mój obraz świata w czasach ostatecznych, w których żyję, był obrazem płynącym z Bożego Słowa, a nie z newsów, panoramy, wiadomości czy jakiejkolwiek innej informacji. Ja nie chcę budować wiary na opinii innych ludzi, ale moją wiarę buduję na Słowie Bożym. Wiecie, kiedy ktoś będzie cały czas mówił o niewierze, zaczniesz wierzyć w niewiarę. Ja nieraz uśmiechem mówię, nie ma ludzi niewierzących. Ludzie dzielą się na dwie grupy. Wierzą w Boga albo wierzą, że nie ma Boga. To, co my nazywamy niewiarą, jest wiarą. Wierzymy, że nie ma Boga. Wiara przychodzi ze słuchania. Dzieci, które są w rodzinach, gdzie nie mówi się o Bogu, gdzie raczej słyszą od rodziców, a kto tam wie, a tam tym się nie ma przejmować, to jest tylko religia, a to tam jest Kościół, a ty widzisz, co dzisiaj ci duchowni tam robią. Te dziecko, dla którego rodzice są autorytetem, one buduje w swoim sercu obraz. W nim kształtuje się wiara. Dlaczego? Bo wiara przychodzi ze słuchania. Jest taki wiersz, który często używam. Znaczy takie zdanie, wiersz. Oczy i uszy są drzwiami do mojej duszy. I teraz to jest ważne, że to, co słucham, kształtuje mój obraz. Zobaczcie nawet w prostych rzeczach. Jeżeli mi ufasz, jest Mirek, to kiedy ja zacznę z tobą rozmawiać, a jesteśmy przyjaciółmi, i zacznę ci mówić tak, ty wiesz co, ty znasz tego Mirka, on tutaj przyjeżdża z taką fajną kobitką, te włoski jej to normalnie są takie odlotowe, ona jeszcze jest w porządku, ale ty nie wiesz, on prowadzi takie dwulicowe życie, ty myślisz, że on tak naprawdę jest trzeźwy? On tutaj takie świadectwa pokazuje, ja wiem coś, i wiecie co? I co robię? Przekazuję mu informacje. I co się okazuje? Mirek przyjeżdża i on zaczyna patrzeć na Mirka poprzez moje informacje. I wtedy mój wróg staje się twoim wrogiem. Rozumiecie? Zaczynam źle mówić o twoim kościele. I wtedy ostatnią rzeczą, gdzie on pójdzie, to do tego kościoła. Dlatego, że nasłuchał się ode mnie informacji. Wiara przychodzi ze słuchania. W konfliktach rodzinnych często rodzice przetargową kartą jest dziecko. W jaki sposób oni chcą dziecko ustawić? Ty tylko nie myśl, że ta matka twoja to... A ten ojciec to pamiętaj, prawda? I to dziecko ma zupełnie różne informacje i wtedy on zaczyna też to wykorzystywać, bo to dziecko wcale nie ma kapusty, tylko ma głowę. Ale potrafimy w dziecku wprowadzić taką nienawiść, że on na przykład z ojcem nie chce mieć żadnego kontaktu. Jak to się stało? Nie dlatego, że to dziecko zostało bezpośrednio skrzywdzone. Wiara przychodzi ze słuchania. Ja nie lubię siedzieć wśród ludzi, którzy negatywnie mówią. Dlaczego? Bo czy chcę, czy nie, to wpływa na moją kondycję, na moją wiarę. Bo wiara przychodzi ze słuchania. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was wrócicie do domów i zostaniecie skonfrontowani z różnymi sytuacjami. Być może niektórzy z was wyjadą stąd bardzo podekscytowani i już będziecie chcieli swoim kumplem powiedzieć o tym, co się stało. I powiecie, posłuchajcie, byłem tam w Ustroniu, Pan Bóg mnie tam tak dotknął. A oni zaczną się z ciebie śmiać i powiedzą, jesteś nawiedzony, znaleźli wariata, żeby do sekty swojej wprowadzić. I co? Zapłacili ci za to. I zaczną cię nakręcać. I wtedy zobacz, co się zacznie dziać. Twoja wiara zacznie się zmieniać. Bo wiara przychodzi ze słuchania. Dlatego Słowo Boże mówi, że nasza wiara budowana jest nie w oparciu o informacje, które otrzymujemy od innych ludzi, nie poprzez środki masowego przekazu, ale wiara płynie z słuchania Słowa Bożego. Kiedy patrzę na dzisiejsze czasy, ja nie patrzę na te czasy poprzez wydarzenia, które w wiadomościach oglądam, patrzę na te czasy poprzez Boże Słowo. Ostatnio głosiłem w naszym kościele trzyczęściowe kazanie na temat wieży Babel. Ostatnia część to wieża Babel budowana w czasach ostatecznych, w których żyjemy.
I ja patrzę na Boże Słowo, co ono mówi o tych czasach i konfrontuję je z tym, co jest. I mogę widzieć, jak to Słowo jest precyzyjne. A więc pierwszy palec Bożej dłoni to słuchanie, a drugi palec to czytanie. Dlaczego ważne jest czytanie? Odpowiedź jest prosta. Czytanie przynosi bojaźń pańską, poznanie prawa, ale też pokorę. W Księdze Powtórzonego Prawa w 17 rozdziale 18, 19 i 20 werset. Zobaczcie, prawo dotyczące króla. My już z Bożego Słowa wiemy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Amen? Tak, a więc prawa króla dotyczą dzieci Bożych. I co tam czytamy? A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. Czy my mamy coś pisanego od Pana Boga? Tak, to jest Boże Słowo. I będzie go miał u siebie. Ja mam ileś tam przekładów różnych, tylko pamiętaj, to, że masz mnóstwo Biblii w swoim domu na półkach, to jeszcze nie o to chodzi. To, że mamy mieć u siebie Boże Słowo, to jest fakt, ale czytamy dalej. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał. Czytał. No dobra, a jak często? Raz w miesiącu, raz w tygodniu? Ile razy mam czytać? I będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia. Inaczej, każdego dnia swojego życia. Po co mamy czytać? Aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania wszystkich przepisów. Spełniania, czyli pamiętacie, wykonawcy Bożego Słowa. Spełniania wszystkich przepisów. Po co? Aby serce jego, po pierwsze, nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przekazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego dzieci. Kiedy mówiłem wczoraj moje świadectwo, dokładnie to pokazałem. Błogosławieństwo Boże, które pewnego listopadowego dnia spadło na mnie, dając mi nowe życie, ratując mnie od przekleństwa, w którym żyłem. I wtedy, właśnie w tym dniu czytałem Ewangelię. To był pierwszy mój kontakt z Biblią. Ale później zacząłem coraz więcej czytać, stawać się wykonawcą Bożego Słowa. To błogosławieństwo Słowa zaczęło rozwijać moje życie. Wpłynęło na moją żonę, na moje małżeństwo, aż wreszcie na moje dzieci. Dzisiaj całym domem służymy Panu Bogu. To, co powiedziałem, że syn z córką i swoimi dziećmi są pastorami w Wrocławiu, córka z zięciem, swoimi synami, swoimi dziećmi jest liderem uwielbienia w małym kościółku pod Namysłowa. I jeszcze mamy syna Marka Juniora, który ma 19 lat i już w tej chwili razem ze mną prowadzi nabożeństwa. Teraz w ramach generacji T gdzieś chce jechać do Belgii, czy gdzieś tam chcą na ulicach głosić Boże Słowo. Jedzie ta młodzież, która zna język angielski, żeby mogła też z lokalną ludnością się komunikować, tylko nie do Belgii, chyba do Irlandii bodajże. Jakkolwiek chcę pokazać, jest w służbie, błogosławieństwo jest też nad nim. A więc zobacz, jaki korzyść masz z Bożego Słowa. Aby był długo królem Izraelu. Tak, ja jestem przy moim Panu na Jego tronie. Słowo Boże mówi, że moja pozycja jest pozycją z nieba, bo wraz z Chrystusem posadzeni jesteśmy. Na czym? Na taborecie? Na tronie! A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, będzie miał odpis tego prawa i będzie wykonawcą tego słowa. Bo wtedy, kiedy będzie wykonawcą słowa, będzie długo królem w Izraelu, on i jego synowie. To jest drugi palec. Trzeci palec. Studiowanie. Wiem, że to bardzo akademicko brzmi. Ale co chcę pod tym kątem powiedzieć? Pamiętajmy, studiowanie, bo przynosi poznanie Boga. Studiowanie przynosi poznanie Boga.
Wiecie, jedna z bardzo ważnych rzeczy, którą wczoraj powiedziałem, może nawet nie zauważyliście tego, to jest to, że Bóg nie jest takim, jakim my sobie Go wyobrażamy, dlatego że Bóg nie jest wytworem naszej wyobraźni. Bóg nie jest wytworem naszej wyobraźni, więc On nie jest takim, jakim my sobie wyobrażamy. Jaki jest Bóg? On jest taki, jaki jest. Żebyśmy wiedzieli, jaki On jest, musimy sięgnąć do źródła poznania. A tym źródłem jest Boże Słowo. Chciałbym, żebyśmy otworzyli znów przypowieści Salomona, czy spojrzeli na przypowieści Salomona, drugi rozdział, pierwszych 6 wierszy. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, i teraz uwaga, tu jest ten element studiowania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. Moi kochani, ja zauważyłem, że w kościołach są ludzie, którzy boją się rozumu. Bo nie rozum, nie rozum. Wiecie, jakbyśmy nie mieli rozumu, byśmy nie wierzyli. Spróbuj wierzyć bez rozumu. Wiara i rozum są połączone. Prawda? A więc bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy zobaczyli, że Bóg nam dał rozum jako szczególny dar, abyśmy wykorzystali go do poznania Jego. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak skarbów i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, uwaga, mamy teraz owoc. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, uwaga, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Z Jego ust, dlatego też tam jest napisane o nierozumni Galacjanie. Gdzie to znajdujemy? W Słowie Bożym. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Czym więcej będziesz czytał Bożego Słowa, tym mniej będziesz musiał sobie wyobrażać Boga, a tym bardziej Go zobaczysz takim, jakim On jest. Dlaczego my wyobrażamy sobie Boga? My wyobrażamy też Boga poprzez różnego rodzaju doświadczenia i poprzez wiarę, którą mamy ze słuchania. Pamiętacie, wczoraj mówiąc świadectwo, powiedziałem wam, że ja nosiłem w sercu obraz Boga. Ten Bóg, którego nosiłem w swoim umyśle, to był ktoś taki, który tylko zakazuje, nakazuje, karze śmiercią i posyła do piekła. Taki ktoś zimny, surowy, taki, ojej, dlaczego ja taki obraz sobie stworzyłem? Poprzez doświadczenia, które miały miejsce w naszym domu rodzinnym. Gdzie był Bóg, kiedy ojciec umierał, mając 39 lat? A więc taki Bóg zapominający o ludziach. Gdzie On był, kiedy wpadłem do wapna, a moja matka załamanie nerwowe przeżywa, czyli taki, który w ogóle nie chroni człowieka, nawet tego małego 3-letniego dziecka. I to na podstawie doświadczeń był obraz, który budowany był w mojej głowie. Ale czy to był obraz Boga? Pamiętacie, ja mówiłem, kiedy skonfrontowałem ten obraz, który nosiłem z Biblią, nagle okazało się, że ten obraz Boga w konfrontacji z Bożym Słowem nie miał z Bogiem nic wspólnego. Ale znalazłem kogoś, kto pasował do tego obrazu Boga, który nosiłem w swoim umyśle. To jest diabeł. Bo on przyszedł, aby wyrzynać, niszczyć, zatracać. To On, a Bogiem, a Pan Jezus, Bóg przyszedł po to, aby obdarzać nas życiem. Mój obraz Boga zaczął się zmieniać. Zacząłem poznawać Boga takim, jakim On jest. Czwarty palec. Rozmyślanie. To jest bardzo ważne. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który by całe fragmenty Bożego Słowa tylko czytał, czytał i czytał. Ja lubię przeczytać krótki fragment, klęknąć przed Panem albo usiąść w swoim wygodnym fotelu, który tak nawet się rozkłada i zaczynam rozważać to Słowo. Czy to ma sens i jest czemukolwiek potrzebne? Tak, rozmyślanie, ponieważ prowadzi do szczęścia i powodzenia. Znacie chyba pierwszy rozdział i 8 werset Księgi Jozuego. Niektórzy tę księgę nazywają 6. Księgą Mojżeszową.
Księga Jozuego, 1:8, przeczytajmy. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, ale po co rozmyślaj? Aby czynić, być wykonawcą słowa, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. A po co? Przeczytajmy głośno. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Spróbujmy to osobowo do siebie odnieść. Bo wtedy poszczęści się mojej drodze i wtedy będzie mi się powodziło. Ja tego nie wymyśliłem. To mówi Bóg poprzez swoje słowo. Widzicie cel rozmyślania? To nie jest to, żeby zająć czymś swój umysł. Ja jestem człowiekiem jakimś dziwnym. Na pewno wy tacy nie jesteście. Bo ja na przykład chcę być szczęśliwy i chcę, żeby mi się powodziło. Jakiś dziwny, nie? Nie! Okazuje, że wszyscy pragniemy być ludźmi szczęśliwymi i ludźmi, którym się powodzi. Powodzi to wcale nie znaczy dużo kasy w kieszeni. Bo my nieraz tylko i wyłącznie tak materialnie na to patrzymy. To jest coś więcej. Chcemy być ludźmi szczęśliwymi i chcemy, żeby nam się powodziło. I szukamy różnych źródeł szczęścia i powodzenia. I mówimy, o tak, o gdy tylko to bym załatwił, to już bym był szczęśliwy. O gdyby to się stało, to już by było inaczej, już bym mógł mówić o powodzeniu. I zaczynamy błądzić. Bo wtedy coraz więcej zdobywamy, a pustka w sercu jak była, tak cały czas jest. Ja pamiętam, jak inna Ania przyjechała do naszego domu. Kobieta, która miała firmę w Berlinie z filią w Polsce, robiła niesamowitą kasę, przyjechała na nabożeństwo pięknym rowerem nowym. Wiecie, coś niesamowitego. Pierwszy raz zobaczyłem kobietę i pomyślałem sobie tak, ha, a jednak można żyć bez Boga i być szczęśliwym człowiekiem. Wiecie, piękny uśmiech, zapach najlepszych perfum. Przyszła sobie, usiadła na nabożeństwie i dziwiłem się, że kiedy zrobiłem wezwanie do pokuty, do oddania życia Jezusowi, ona pierwsza wyszła do środek. Później z Anią rozmawiałem. Ania powiedziała tak, jako mała dziewczynka zawsze myślałam o jednym, żeby być osobą szczęśliwą, niezależną od innych i mieć powodzenie, to muszę posiadać. Ona miała takiego ducha naprawdę dobrej organizacji. Doszła do miejsca, w którym stać ją było na wszystko. Jeździła po całym świecie. Urodziła dziecko. Można by powiedzieć, niesamowicie szczęśliwa. Ale jednak powiedziała, coś jednak cały czas się oddalało ode mnie. Gdzieś w serduchu była jakaś pustka. Byłam już wszędzie, już nawet te podróże mnie nie zadowalają. I mówi do mnie, pastorze, co to jest za pustka, co mam w sercu? Dlaczego ja nie jestem cały czas szczęśliwa tak, jak chciałam być? Ona była osobą, która nie poznała jeszcze Pana. I pamiętam, jak tego wieczoru na nabożeństwie ona oddała swoje życie Jezusowi i mocno pokochała Boże Słowo. Posłuchajcie, zaczęło jej się wtedy dopiero sypać. Nie powodzić. Mąż wjechał do Ameryki, stracił z nią kontakt, zostawiając ją w ciąży. Firma jedna się rozpadła, trzeba było ją zamknąć. Druga zaczęła przeżywać bardzo poważny kryzys, także nawet nie mogła w tym miejscu mieszkać, gdzie mieszkała, bo już nie było na nią stać. Z dzieckiem większym, jednym na rękach, sama, musząc się wyprowadzić z swojego domu. Och, pomyślałem sobie, akurat teraz, kiedy ona się nawróciła. Powiedziałem kiedyś do mojej żony, Ewo, jedźmy do Ani, pobądźmy trochę z nią. Pojechaliśmy do nich i wiecie, myśleliśmy, że wchodzimy do domu żałoby. I tak wchodzimy z taką powagą, no witaj Ania, i co tam u ciebie? Ona tak patrzy na nas, mówi, a co wy jacyś tacy dziwni, smutni jesteście? No nie, no bo widzimy, że... Ona powiedziała tak, Marek, Ewa, ja miałam wszystko, ale nigdy w sercu nie miałam radości, a dzisiaj nie mam nic, ale takiego szczęścia i radości jeszcze nigdy nie miałam.
rozumiecie, źródło szczęścia i powodzenia to jest coś więcej niż tylko mieć w ręku trochę kasy. To jest coś daleko więcej. Ona służy dzisiaj cały czas Bogu, wyjechała z Jeleniej Góry, mieszka w innej części miasta. Jej syn jest w takiej międzynarodowej organizacji Młodzież z Misją. To jest fantastyczne. Ania powiedziała, nigdy wcześniej nie byłam tak szczęśliwa. Szczęśliwy mąż. Ten psalm pierwszy, który przeczytaliśmy, pamiętacie? Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w słowie Pana. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liśnie więdnie. I piąty palec. Piąty, powiedziałem tak jak drwal. Piąty. Zapamiętywanie. Dlaczego? Bo utrzymuje nas w czystości. Wiecie, zapamiętywanie, ja wiem, zaraz ludzie, to co ja mam na pamięć Biblii się uczyć? Ja tak chciałem. Wiecie, mi się bardzo podobali kaznodzieje, którzy przyjeżdżali do naszego kościoła. To było w czasie, kiedy jeszcze nie byłem, byłem już nawrócony jeszcze przed chrztem. To były takie moje naprawdę początki. Wiecie, czym byłem zawsze najbardziej zdumiony? Kiedy gościu stoi za kazalnicą, ma zamknięte Biblię i zaczyna mówić Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego tam. I cytuję, mówię, Boże, na pamięć, jak ja bym chciał też tak na pamięć. I postanowiłem uczyć się na pamięć. Chodziło o jeden wiersz, Ewangelia Jana 3,16. Uczyłem się przez 2 tygodnie, każdego dnia, chyba po 100 razy czytałem. I po 2 tygodniach mówię, już chyba znam na pamięć, albowiem... Zaraz, co tam było dalej? Prawie się załamałem. Wiecie, przez uzależnienie, przez to wszystko, co działo się w moim życiu, moja zdolność zapamiętywania była bardzo słaba. Ja intelektualnie byłem wtedy bardzo, bardzo rozwalonym chłopakiem i to było trudne. Jak teraz zapamiętać? Jak to jest, że ja dzisiaj całe fragmenty Bożego Słowa mówię z pamięci? Za chwileczkę to wam pokażę. Dlaczego powiedziałem, że zapamiętywanie wpływa na utrzymywanie nas w świętości? Jest taki jeden psalm, który w całości poświęcony jest Słowu Bożemu i to jest najdłuższy psalm w Biblii. Jak zachowa w czystości młodzieniec życie swoje? I odpowiedź, kiedy będzie przestrzegał czego? Słów Twoich. Werset 11. W sercu swoim przechowuje słowo, aby, po co? Aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Za często spotykam chrześcijan, którzy w miejscu upadku mówili tak, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. No pewnie, bo w różnych sytuacjach nie masz Biblii pod ręką, żeby zacząć ją czytać i znaleźć odpowiedź na sytuację, w której jesteś. I później zaplątujesz się w różne rzeczy i nie wiesz, dlaczego tak się stało. Dlaczego? Bo nie znasz Bożego Słowa. Dlaczego ja w sercu przechowuję Boże Słowo? Żeby ostać się w czystości, żeby w momencie konfrontacji nie ulec. Bo Słowo Boże jest też pokazane w zbroi Bożej, że ono jest mieczem. Miecz jest potrzebny do walki, nieraz do obrony, nieraz do ataku. Bronimy się przed różnymi rzeczami. Jak? Bożym Słowem. Atakujemy diabła. Czym? Bożym Słowem. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi, jak wyganiał demony? Mówi tak, skoro widzicie, że ja wyganiam demony czym? Słowem, wtedy nadeszło Królestwo Boże. A więc Słowo ma moc, bo to jest potężny miecz. Dlatego to zapamiętywanie jest takie bardzo, bardzo ważne. I moi kochani, to co powiedziałem, że jestem człowiekiem, który ma problem z pamięcią. Moja żona ostatnio mówi, ty coraz częściej wszystko zapominasz. I to jest tak, że człowiek pamięta to, co nie powinien, a zapomina to, co powinien zrobić. No tak już jest. A jednak jestem w stanie cytować fragmenty Bożego Słowa. Jak to jest możliwe? Wiecie, bo ja nie mówię o palcu, który Bóg wyciąga do ciebie, ale co powiedziałem? Bóg wyciąga do nas całą dłoń.
A dłoń to nie jest jeden palec, ale wszystkie palce. Kiedy zaczynasz słuchać, a później regularnie czytać, studiujesz i rozważasz słowo, i to w moim przypadku trwa 30 parę lat, to trudno, jeżeli te pierwsze rzeczy regularnie robisz, w naturalny sposób pozostaje ci to w sercu i pamiętasz. Ja nie uczę się Biblii na pamięć, ale systematycznie ją czytam. Ja lubię mieć na przykład fragmenty Bożego Słowa nagrane, że kiedy jadę samochodem, słucham. Słucham też kazań. Słucham zwiastowanego słowa. Ja wolę sobie półgodzinne kazanie jakiegoś męża Bożego posłuchać, niż 30 minut wiadomości oglądać. Bo na pewno moja wiara tymi wiadomościami się nie zbuduje. Ale Bożym Słowem zawsze. A więc kiedy czynisz te pierwsze rzeczy systematycznie, ten ostatni w naturalny sposób przyjdzie do twojego życia. To jest dłoń Bożego Słowa, widzicie? Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Jeżeli uchwycisz Pana Boga mocno za Jego rękę i nie pozwolisz, żeby ktoś cię z niej wyrwał, bo Pan Bóg nie pozwoli, będziesz prowadził zwycięskie życie chrześcijańskie. Ale pamiętaj, ta dłoń to jest Słowo Boże. I taka jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wracamy do tego setnika. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. I wtedy dopiero Pan Jezus, kiedy usłyszał te słowa, powiedział zaprawdę w całym Izraelu. To są bardzo ważne słowa, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Wiecie, coraz częściej spotykam ludzi, którzy chcą mieć pod sobą innych ludzi, ale nie chcą mieć nad sobą nikogo. A to nikogo to na ogół mówią, ja tylko pozwalam, żeby Pan Bóg był nade mną. Tak, ale już co do innych ludzi chcę mieć wpływ. Zobaczcie, co jest wielką wiarą setnika. Ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. To nie jest taki independent, który wobec nikogo nie rozlicza się, ale chce innych wobec siebie rozliczać. To jest nieuczciwe. Nigdy nie będziesz dobrym liderem, jeżeli nie będziesz miał lidera nad sobą. Ja wiem, że moja służba pastorska, ona w tym momencie tworzy pewne niebezpieczeństwo. No bo pastor, tak w układzie kościoła, jest tym u góry. Ma starszych, którzy jemu doradzają i liderów, na których ma wpływ. Pytanie, a kto ma wpływ na pastora? Dlatego dobrze, jeżeli pastor ma również pastora. Ja mam swoich pastorów, którym otwiera moje serce, moje życie i daje im możliwość korygować mnie. To jest bardzo ważne. Ja nie chcę. Ja zauważyłem, że czym bardziej chodzę w lojalności wobec innych liderów, tym więcej Pan Bóg daje ludzi, którzy są pod moim autorytetem. To jest bardzo ważne. Wiecie, ten prosty chłopak, bez wykształcenia, pochodzenia, stanu posiadania. Ja przez 8 lat byłem członkiem prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Wprawdzie niedużego, bo ewangeliczne kościoły nie mają dużych wspólnot, ale akurat ta jest największą wspólnotą, jeżeli chodzi o nasz kraj. 200 w tej chwili chyba 50 czy 60 zborów. Miałem możliwość być członkiem prezydium. To jest niesamowite, jak bardzo Pan Bóg podniósł. Zwycięstwo zawsze polega na tym, że masz kogoś, komu pozwalasz korygować swoje życie. Jeżeli nie masz kogoś takiego, ograniczasz się w wzroście. Jeżeli nie będzie ludzi obok ciebie, którym pozwolisz, żeby korygowali ciebie, ty sam nie potrafisz na siebie we właściwie spojrzeć. Wiecie, dlaczego my nie potrafimy na siebie właściwie spojrzeć? Dlatego, że my patrzymy na siebie poprzez intencje, a na ludzi poprzez czyny, które one wykonują. Na czym to polega? Bo wiesz, jak Mirek coś zrobi, to mówię tak. Jak ten Mirek mógł tak krzyczeć na żonę? Jak on w ogóle mógł tak się zachować? Prawda? Jak on mógł? Ale
Kiedy ja nakrzyczę na żonę i Mirek mi powie, ty, jak ty mogłeś tak nakrzyczeć na żonę? Stary, ty tego nie rozumiesz, gdybyś ty miał taką żonę. Rozumiecie? Na siebie patrzymy zupełnie inaczej, poprzez intencje innych na to, co zrobili. Jak ktoś zrobił coś złego, wyzwał kogoś, to mówimy, oj, nieładnie. Ale kiedy ja wyzwałem, no to bo zostałem do tego doprowadzony. To jest ten problem. Dlaczego powinniśmy zawsze mieć kogoś, komu pozwolimy korygować nasze życie? Bo jeżeli powiemy, że to jest Pan Bóg, Duch Święty, to tak naprawdę żyjemy w niezależności i izolacji. Bo wiecie, Panu Bogu przypisujemy taką tolerancję, że tam wszystko się mieści. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy. I mam pod sobą żołnierzy. A więc miej tych, którym pozwolisz korygować się. Zobaczysz, jak szybko zaczniesz wzrastać. Ja wiem, że nieraz to nie jest fajne. Ja wiem, że nieraz słowa, napomnienia są trudne. Ja powiem wam, ja lubię krytykę, ale nie lubię krytykanstwa. Bo krytykanstwo poza bólem niczego nie przyniesie. A zdrowa krytyka zawsze daje ci możliwość skorygować swoje postępowanie. To jest piękne. Pan Jezus nie był krytykantem. On mówiąc nawet trudne rzeczy i twarde rzeczy, a nieraz to były rzeczy, które wręcz były nieprzyzwoite, plemię żmijowe, prawda, kiedy mówi do faryzeuszy. Ale on chciał, żeby oni w swojej zatwardziałości serca, żeby tymi słowami on chciał się przez tę skorupę przebić, żeby zobaczyli rzeczywisty stan swojego serca. Pan Jezus nie mówił tego, żeby ich w złym świetle postawić względem innych i żeby ich ośmieszyć. Pan Jezus nigdy nikogo nie chciał ośmieszyć. Ani nigdy nikomu nie chciał zrobić krzywdę. On to mówił w wielkiej miłości. Ta krytyka to było to, co miało pomóc im wyjść z ich postaw, w których się znajdowali. Czy masz kogoś nad sobą? Ja widzę, jak w zborach uciekamy przed pastorami, liderami, a co on będzie mi mówił, a on jest taki sam jak ja, a w końcu to Duch Święty nas prowadzi i zaczyna się chaos robić. Nie wiem, ja nie znam państwa na świecie, które by bez przywództwa funkcjonowało. A już w ogóle nie widziałem armii, która by nie miała dowódców i nie miała pewnej hierarchii, nazwijmy to, hierarchii dowodzenia. Wszyscy są żołnierzami, idziemy, walczymy. Dzielny wojak Szwajk. I wygramy. My nieraz tak, mam wrażenie, jako chrześcijanie walczymy z diabłem. Tak trochę przypominamy w tym bardziej wojaków Szwajków niż zdyscyplinowanych żołnierzy, którzy idą pod przywództwem. I ja mam pod sobą żołnierzy. I ostatni element, i kończymy, to jest kobieta. Ja zawsze poświęcam tej kobiecie przynajmniej też kazanie. Jest to ta kobieta z Kaanu. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment króciutko i będziemy się modlić. To będzie też zachęta za chwileczkę do modlitwy. To jest ta, tu znajdziesz tę odpowiedź. Dlaczego czekasz? I nie widzisz odpowiedzi na swoją modlitwę. Dlaczego nie zmienia się? A nieraz jest tak, że modlisz się o coś, to nie tylko, że to się nie zmienia, ale jeszcze się pogarsza. Tak. Także nieraz mówimy, lepiej się przestanę modlić. Bo jak się modlę, to jeszcze gorzej jest. Tak, tak nieraz jest. Chciałbym, żebyście zobaczyli kobietę, którą Pan Jezus nazwał kobietą wielkiej wiary. Jest to zapisane, jest ta historia zapisana w Ewangelii, w dwóch Ewangeliach, ale my weźmy, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 15 rozdział i przeczytajmy od 21 do 28 wersetu. I wyszedłszy z tamtych stron, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.
Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Zobaczcie, on wiele razy mówił do ludzi: idź, niech ci się stanie według wiary twojej. Ale tu coś dodaje. Mówi: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Niewiasto, wielka jest wiara twoja. Co ona takiego zrobiła, że Pan Jezus ją tak wyróżnił? Tak. Wielką wiarą tej kobiety była wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. To jest najtrudniejsze. To jest jeden z wyższych poziomów wiary, którego mało osób osiąga. Bo bardzo często przy nierozwiązanych problemach poddajemy się, rezygnujemy, uważamy, że tak widocznie musi być, Bóg tak chciał i wiele innych sobie takich rzeczy usprawiedliwiających bezradność naszą pokazujemy. Zobaczcie, ta historia zaczyna się takimi słowami, że była niewiasta kananejska, która miała córkę opętaną. To jest ciekawe, że ona wiedziała, do kogo ma iść. Co to znaczy? Czy zastanawialiście się, skąd ona wiedziała, że Pan Jezus jej może pomóc? Skąd ona wiedziała, że akurat jak przyjdzie do Pana Jezusa, to może oczekiwać pomocy? Super. Super odpowiedzi. Jednym słowem, ktoś jej o tym powiedział. Błogosławieni są ci, którzy głoszą Ewangelię. I teraz powiedzcie, jeżeli ja bym był tym człowiekiem, proszę skorygujcie mnie albo poprawcie, jeżeli będę coś źle mówił. Ale czy uważacie, że to jest Ewangelia? Kiedy spotykam się z taką kobietą i mówię tak: posłuchaj, wiem, że ta sytuacja jest bardzo trudna, że już szukałaś pomocy w różnych miejscach, ale chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, kto może ten problem rozwiązać, bo na świat przyszedł Syn Boży. Dobrze mówię? Syn Boży może pomóc twojej córce. Dobrze mówię? On ma moc. I teraz uwaga. Syn Boży nikogo nie odrzuci precz. On wszystkich ludzi kocha. Zgadza się? Dobrze mówię? Tak, to jest dobra Ewangelia. On ma potężną moc i on jest w stanie to zmienić. Ja myślę, że ona już tutaj jest podekscytowana. Ale ona patrzy, upływa czas, ale nic się nie zmienia. Mówi: ty mi tyle mówisz o tym Jezusie, ale moja córka ciągle jest chora. I wtedy trzeba myśleć, zaraz, no faktycznie, ja już jej wszystko opowiedziałem, nic. Bo nie wystarczy o Jezusie wiedzieć, musisz się z Nim osobiście spotkać. Dobrze mówię? No pewnie, musisz. I teraz co ta kobieta robi? Szuka. Ona wie, kogo ma szukać. Ona nie szuka przypadkowej osoby. Ona szuka Syna Bożego, o którym słyszała. Ona jest pełna wiary, pełna nadziei. Ona już sobie wyobraża, jak to będzie, jak Pan Jezus cudownie uzdrowi. I teraz posłuchajcie, 22 werset. I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Ona już, czego ona oczekuje? Że teraz coś się stanie. A zobaczcie, co się dzieje. 23 werset. On zaś, zaraz, to nie tak miało być. Przecież mówili, że on z każdego przyjmie, że każdego wysłucha. Ja tutaj błagam, a Pan Jezus nie odpowiada jej ani słowa. Więc co ona robi? Szuka pomocy u apostołów. Może też o nich usłyszała, że oni otrzymali od Pana Jezusa moc i często Pan Jezus ich wysyłał po dwóch, aby czynili znaki i cuda, tak jak On czynił.
i zaczęła się dopraszać, aby uczniowie jej pomogli. I przystąpiwszy uczniowie Jego prosili Pana Jezusa mówiąc: odpraw ją, z jakiego powodu? Gdyż woła za nami. Wiecie, co to za Ewangelia? Ja wiem, że my na takie rzeczy nie zwracamy uwagi. My czytamy historię i najlepiej ta końcówka brzmi. No tak, ale spróbujcie być w miejscu tej kobiety. Może dziś jesteś w takim miejscu, że prosisz Pana o pomoc, a tu wszystko się wali. Jest takie powiedzenie, jak się wali, to się wszystko wali. Z jednej strony cios. Pan Jezus nie odpowiada jej ani słowa. Idzie do uczniów. Z drugiej strony cios. Oni nawet nie zadbali o to, żeby dyskretnie mu to powiedzieć, tylko tak, że ona słyszała i mówią: Panie, odpraw ją, gdyż woła za nami. Więc ona mówi: nie, nie pójdę. Pan Jezus musi mi pomóc. Czytamy w następnym wersecie. A on odpowiadając rzekł: jasne, zaraz ci pomogę. Ojej, nie. Zobaczcie, co Pan Jezus odpowiada tej kobiecie. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. A ona była poganką. Jej nawet praprababka nie była Izraelitką. Czyli jednym słowem, przepraszam za brzydki zwrot, nie dla psa kiełbasa. To nie jest dla ciebie. To jest ten moment, w którym ta kobieta powinna zrezygnować. Zobaczcie, ktoś jej tak wspaniale mówił. Tu na dniach skupienia otrzymujesz informację, przyjdź do Jezusa, będzie wszystko dobrze, a teraz zaśpiewamy, siostra Jerenka bierze gitarę. Wiecie, to jest niesamowite, wow, jesteś napakowany, wracasz do domu, teraz tylko znaki cuda. A tu jedno uderzenie, drugie uderzenie, trzecie uderzenie i później te wydarzenia z dzisiejszego dnia wspominasz jak wody, które przepłynęły. Co jest wielką wiarą? Wielką wiarą jest wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. Zobaczcie, ta kobieta cały czas jest, mimo że Pan Jezus nie odpowiedział jej ani słowa. Ona już wtedy mogła się zgorszyć i wrócić do swojego domu. A kiedy usłyszała słowa apostołów, odpraw ją, gdyż woła za nami, to już w ogóle powinna machnąć ręką i powiedzieć: a tak mówili. A przy tych słowach ja bym na jej miejscu już wrócił do domu, spotkał tego gościa, który mi mówił tak wspaniale o Panu Jezusie i bym powiedział tak: ludzie, przestańcie mu wierzyć. Dlaczego? Bo ja coś na ten temat wiem. I posłuchajcie, gdyby ona wtedy powiedziała tak: posłuchajcie, ja wiem coś na ten temat. Ja prosiłam o pomoc i co? Pan Jezus się nie odezwał. Uczniowie cię powiedzieli: odpraw ją, gdyż woła za nami. Ostatecznie Pan Jezus powiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. To co miałam zrobić? Wróciłam do domu. Czy by skłamała? Nie. Powiedziałaby dokładnie tak. Ale co jest wielką wiarą? Ona nie zrezygnowała. Zobaczcie, jakimi słowami się zaczyna następny werset. Lecz ona przyszła. Wiecie, lubię ten werset, lecz ona przyszła. Jak ona przyszła, skoro ona była? Prawda? Posłuchajcie, tu rozmawia z Panem Jezusem. Pan Jezus odpowiada, a ona przyszła. Dokładnie tak. Ktoś musiał odejść. Dlaczego ona nie odeszła? Pan Jezus był w drodze. I Pan Jezus generalnie na chwilę się zatrzymywał i szedł do celu. Więc prawdopodobnie po tych słowach Pan Jezus szedł dalej, a ona stanęła w tym miejscu, w którym my często jesteśmy. Co mam robić? Czy jest sens? Przecież wszystko mówi, że i tak to już koniec. Czy nie lepiej wrócić do domu? To jest ten taki moment zastanowienia. A może tak musi być? Bo to przecież już tyle trwa. Ja proszę o pomoc, a wszystko pokazuje, że pomocy nie otrzymam. Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Lecz ona przyszła. Mimo że wydawało się, że to nie ma sensu, ale ona przyszła. Złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. I dostała odpowiedź. Wiecie, jak się wali, to się wszystko wali. Posłuchajmy tej odpowiedzi w 26 wersecie. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom, psom. To nie była zachęta.
Widzicie? Ja bym się obraził. To jeszcze od psów mnie wyzywają. W pierwszej godzinie mnie wyzywają od świnek, a teraz od psów. Prawda? Ale zobaczcie, co ona robi. Ona na to odpowiada. I pierwsze słowa, które ona odpowiada, ona rzekła: tak, Panie, ona się z tym zgadza. A więc bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, ja zgadzam się z Bożą wolą. Tak, Panie. I odpowiada: ale przecież te szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I czytamy dalej. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł: niewiasto, wielu innych ludzi już by dawno odwróciło się plecami i odeszło. I narzekało, utyskiwało, mając dalej nierozwiązane problemy. Bo tak często jest w naszym życiu. Niewiasto, ale w Twoim przypadku, niewiasto, dziecko, wielka jest wiara Twoja. Dlaczego? Dlatego, że wytrwałaś. Kiedy pierwszy raz Bóg mi objawił w ten sposób to słowo, nie macie pojęcia, jak to słowo było mi potrzebne w tym półtorarocznym problemie, z którym się zmagałem. Każdy następny dzień, ile miałem pokus, pogódź się z tym, co jest, widocznie tak musi być, z tym już trzeba nauczyć się żyć. Kardiolog mówi: no już teraz musi pan się nauczyć z tym żyć, prawda? Osoba, która zajmuje się problemem emocji, depresji, nerwic, mówi: no tak, no teraz terapia i musi pan sobie z tą nerwicą poradzić, no już trzeba tak z tym żyć, nauczyć się z tym żyć. A ja nie chciałem tego zaakceptować. Ja nie chciałem żyć z tym. I dlatego powiedziałem nie. Mimo, że upływały kolejne miesiące, powiedziałem nie. 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 Panie, nie. Aż wreszcie przyszedł ten dzień, kiedy Pan dał mi całkowitą wolność. Tej kobiecie, dziecko, wiara, wielka jest wiara Twoja. Wielka, bo przeszłaś przez te wszystkie przeciwności i zwątpienia.